byliśmy nimi w pierwszym życiu. Pobierane były z jednego ze zbiorników, dokładnie ze zbiornika z etanolem, przez pracownika zakładu próbki. No musiał on wejść na zbiornik, na dach zbiornika. No i jak to się w życiu zdarza, nie dopełnił wszystkich procedur bezpieczeństwa, skutkiem czego doszło do wybuchu par etanolu. No i zapalenia się. W wyniku tego wybuchu oczywiście pracownik poniósł śmierć na miejscu, a zbiornik zapalił się. No i powstała bardzo groźna sytuacja, ponieważ razem w tej samej grupie zbiorników jeszcze jest zbiornik o podobnej wielkości z metanolem i z olejem napędowym. Dalszy rozwój wypadków jest bardzo dynamiczny. Zaalarmowana oczywiście jest Straż Pożarna, której jednostki przybywają sukcesywnie na miejsce zdarzenia. No i organizowana jest akcja ratowniczo-gaśnicza. Odpowiednie siły policji po prostu matematycznie